Cześć, dzisiaj Wam opowiem o formatowaniu warunkowym z dwoma warunkami. Czyli mamy na przykład tabelkę i chcemy sobie zrobić coś takiego, podświetlić na przykład cały wiersz, jeśli spełnione są dwa warunki, czyli na przykład kategoria będzie się równała owoce, a cena konkretnego owocu będzie większa na przykład, nie wiem, od 8. Jak to zrobić? Czyli najpierw zaznaczamy zakres, który chcemy, żeby się nam podświetlał. Czyli tą całą tabelkę bez nagłówków. Później Wam pokażę, jak zrobić, żeby też to działało, to formatowanie działało też dla kolejnych wierszy, które będą wpisywane. I tak, formatowanie warunkowe, nowa reguła. Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. I tutaj jest pole na formułę i wciskamy równa się. I skorzystamy z funkcji oraz, czyli jeżeli dwa warunki będą spełnione, to wówczas podświetli się wiersz. Czyli chcemy tak, żeby C2 było równe owoce. Średnik i cena za kilogram, żeby była większa od 7 zł. I zamykamy nawias. Jeszcze tu musimy wrócić, musimy usunąć dolary z wierszy, z przedwierszy. Nie możemy zablokować wierszy, bo funkcja wtedy nie zadziała dla kolejnych wierszy. Dobra, wybierzamy sobie formatuj na pomarańczowo. I klikamy OK. I wszystko działa tak, jak powinno, czyli owoce się nam podświetliły, ale nie wszystkie, bo na przykład ten tutaj owoc, który jest za 7 zł, nie podświetlił się, bo zaznaczyliśmy warunek, że wszystkie większe od 7, czyli 8, 9, 10 i tak dalej. Czyli wszystko działa. I teraz sprawdźmy, czy jak to zadziała dla kolejnego wiersza. Jeżeli byśmy chcieli wpisać, na przykład też weźmiemy banany, owoce za 10 zł. I też się podświetliło, ale tutaj już się nie podświetliło. Musimy sprawdzić, gdzie się ustawia, która konkretnie kolumna ma się podświetlić. Wracamy do formatowania warunkowego i zarządzaj regułami. Tutaj odpalimy ten arkusz i wyświetliła się nam ta reguła i zobaczcie, tutaj dotyczy. Czego dotyczy? I tutaj trochę się coś tutaj pomieszało. Dlatego najlepiej, jeśli chcemy, żeby formatowanie zadziałało od kolumny A do kolumny F, to wpisujemy z dolarami, czyli dolar A, dwukropek dolar F. Dajemy zastosuj, OK i zobaczcie. Wszystko działa tak, jak powinno. Wróćmy jeszcze do tych reguł. Możemy na przykład sobie ustawić, że chcemy, żeby tylko się nam podświetliły pierwsze 4 kolumny. I widać, że zadziałało. I to wszystko. Dzięki, subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę i piszcie komentarze. Cześć.